Ta książka Dymna to jest właściwie taki przewodnik po kilkudziesięciu latach historii teatru, szczególnie starego w Krakowie, bo ja tam już jestem 45 lat aktorką, właśnie teraz mi mija. I po pewnej epoce, która minęła, filmowej również, wydawca bardzo mądry był i sprytny, dlatego że ja jestem jakby takim przewodnikiem tylko po tym, ale są moje zdjęcia, ale ja miałam jakieś tysiące zdjęć, okładek, tam są okładki. Ja to czasem oglądam, jakbym oglądała kogoś innego, dlatego, bo to, przepraszam, w ogóle już do mnie niepodobne to, co na okładce jest. Właśnie zawsze mówię, że trzeba mieć bardzo dużą odwagę, żeby na spotkaniach autorskich siadać koło tej, zawsze się tak fotografuje, tu ta Ania młodziutka, a tu ja. Ja mówię, to jest podróż od tej do tej, tu. Ale ja lubię czytać książki biograficzne w ogóle, bo to jest zapis epoki pewnej, czegoś, co minęło. A jeszcze jak ja tak się patrzę na tę Anię Pawlaczkę, czy tam Marię Siewilczu, to jestem się, Boże Święty, takie dziecko to było. Ja się trochę patrzę jak na innego człowieka. Mi się czasem wydaje, że żyję tak już 200 lat. I kiedy ja to wszystko zrobiłam? Bo tam jest spisane, ile ja grałam w filmach, w sensie niemożliwe. No ale tam są zdjęcia, jest udokumentowane. A z drugiej strony czasem ja pamiętam wszystko, mam jakąś dziwną pamięć, pamiętam zapachy, kolory i światło. I sobie myślę, Boże, to było wczoraj. To było wczoraj, a minęło 50 lat. Nie?